Tak jak wspomniałem, nie ma żadnych przepisów bezpośrednio dedykowanych kryptowalutom. To natomiast się właśnie zmienia, tak, dlatego że w tym momencie jest uchwalana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 1 lutego 2018 roku ta ustawa wpłynęła do Sejmu, także po długich pracach rządowych, tak, jest już w tym momencie, jak to nagrywamy, jest obecnie w Sejmie, za chwilę pewnie zostanie uchwalona i po 3 miesiącach wchodzi w życie, także pewnie w połowie 2018 roku ta ustawa wejdzie już w życie, będzie obowiązywać. I tutaj pojawia się po raz pierwszy taka ustawowa definicja wirtualnej waluty, tak? Także też sobie o tym powiemy, jak ta definicja wygląda i co się z tym wiąże.